Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Dzisiaj omawiałem już sytuację pogodową, jaka miała być w piątek, jaka miała być w weekend, czyli upał. Upał, jeszcze raz upał. Teraz bierzemy na warsztat sobotę. Pierwszy dzień tego upalnego weekendu. Dzień całkiem spokojny, ponieważ w niedzielę pojawią się burze. Zanim to zastąpi, nastąpi, zerkamy oczywiście na to, co w internetach. Dzisiaj za dużo czasu nie miałem, dużo różnych obowiązków, ale wstawiłem materiał, znaczy wstawiłem materiał, przepraszam, udostępniłem materiały sieci obserwatorów burz, w którym było przedstawiony poranek na Podlasiu bo o ile tutaj w moich regionach, regionach Łomży było całkiem spokojnie, była ładna pogoda, o tyle dosyć szybko chmury pojawiły się dalej na wschodzie, na północnym wschodzie tak bardziej w kierunku białego stoku tam przeszedł roll cloud, chmura rollkowa. No i do tego jeszcze mieliśmy chmury asperitas, dawne chmury undulatus. Tutaj dość słabo są widoczne, ale oczywiście w komentarzach nie zawiedliście. mnie, pani Magdalena Łapińska wysłała zdjęcie, podpiła zdjęcie pod, w komentarzu pięknych chmur asperitas. Tak Chmury Asperitas, te wyżej, te nad tymi chmurami, tutaj fraktus innymi. Oczywiście Asperitas bardzo piękna zdobycz, fantastyczna, więc, więc zdobycz. Gratuluję, bo zdjęcia są naprawdę prima sort. Tutaj już jest po prostu magia, naprawdę bardzo piękne zdjęcia. I tak, w ramach przypomnienia: kiedyś te chmury mówiło się na nie Undulatus, ale od pewnego czasu poprawna forma to jest właśnie. Asperitas. Pani Magdaleno, gratuluję. Jak widzę, to była 7.30 rano. Piękna zdobycz i naprawdę często warto też rano wstawać. Ja, ja w sumie spodziewałem się, że w nocy mogą być burze gdzieś tu w okolicy jeszcze. Ale powiem szczerze, że po tylu kilometrach, które zrobiłem w ostatnich dniach, ja musiałem po prostu odespać, więc już ale było warto. To akurat Litwa, zdjęcie z Litwy z ostatniej niedzieli, gdzie z Martą obserwowaliśmy. Więc naprawdę było warto. Tak samo jak warto jest zasubskrybować nasz kanał. Zbliżamy się do magicznej bariery 10 tysięcy. Bardzo mocno nam się ten kanał rozwija. Dziękuję Wam za to. Obiecuję, że będzie więcej różnego typu kontentu, tylko muszę trochę złapać oddechu i więcej czasu, a na razie skupiam się na pogodzie, bo pogodą przede wszystkim ten kanał stoi. I zaczynamy od pogody, jaka jest w tym momencie. A w tym momencie nad Polską brak burz, jeszcze troszeczkę burz już poza naszymi wschodnimi granicami. Przesyłacie raporty jeszcze zachmurzenia, ale już to zachmurzenie jest niegroźne. Mamy pogodę wyżową, i ta pogoda wyżowa będzie trwała w kolejnych godzinach. Nad Polską widzimy, że w poprzednich godzinach, czyli generalnie w piątek, wyładowania występowały przede wszystkim w województwie podlaskim i troszkę w województwie mazowieckim i lubelskim. I to generalnie wszystko. Jeśli chodzi o zachmurzenie. Mamy nad Polską w tym momencie trochę zachmurzenia w Polsce południowej, w Polsce zachodniej, ale są to nieduże ilości. Mamy piękną słoneczną pogodę w wielu miejscach Polski i z racji Zastanej sytuacji barycznej, a przede wszystkim niż, który jest tutaj widoczny bardzo dobrze nad, ze swoim centrum nad Irlandią, i on przemieszcza się w kierunku wschodnim, ten niż oraz wyż znajdujący się w Europie Środkowej, ich ułożenie będzie przyjało napływowi bardzo ciepłego powietrza, z, nad z nad Atlantyku generalnie, bo część osób mówi, że z nad, e, z nad Afryki. Nie, tym razem bardziej tutaj z tych stron e, atlantyckich, z tych stron Azorów. E, te bardzo ciepłe powietrze ono jeszcze będzie nagrzewało się nad rozgrzanym kontynentem europejskim, nad Portugalią, Hiszpanią, Francją, Niemcami i dopiero dotrze do Polski, już takie bardzo bardzo gorące i ten niż, o którym mowa, nazywa się Sandor. natomiast wyż, który jest nad Polską, nazywa się Fi. Bardzo ciekawa nazwa swoją drogą. No i oczywiście niż, jak to niż ma system frontów atmosferycznych. I te fronty atmosferyczne są dwa. Front ciepły, front chłodny, a na styku tych dwóch frontów mamy już front okluzji. I nad Polskę nadciągnie front ciepły, napłynie nad Polskę przede wszystkim zachodnią bardzo ciepłe, gorące powietrze. Następnie w niedzielę nadejdzie no już w nocy z soboty na niedzielę nadejdzie front chłodny, ale tym zajmiemy się w kolejnej prognozie. Jeśli chodzi jeszcze o te gorące powietrze, to powietrze będzie będzie napływać przede wszystkim w sobotę nad Polskę południowo-zachodnią i zachodnią. Zacznijmy od ostrzeżeń, no i od ciśnienia. W tym momencie 1016-1017 hektopaskali prawie w całej Polsce za sprawą wyżu FI, no i ciśnienie na zachodzie 1015 hektopaskali. W kolejnych godzinach ten wyż FI będzie troszkę się umacniał i gdzieś stacjonował nad Rumunią, ale będzie powoli wypychany przez e, niż e, e, na nazwy, to zawsze zapominam tego niżu. Sandor. Nie wiem, czemu mi się kojarzy z Sundor. Sandor on powoli będzie się e, pogłębiał i kierował w kierunku e, Półwyspu Skandynawskiego, ale też nad Polskę będzie sięgał. Tu przede wszystkim polska zachodnia wieczorem w sobotę ciśnienie na zachodzie 1010-1013 hektopaskali, na wschodzie nadal wysokie, 1015-1016 hektopaskali. i MGW dało nam na pomarańczowo, wszędzie praktycznie zobaczymy o co chodzi. Mamy ostrzeżenia meteo przed upałem. Te ostrzeżenia już będą obowiązywały do 17 czyli do, 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 do niedzieli, dobrze mówię, do poniedziałku rano, czyli tu już jest ostrzeżenie wydane na cały weekend. No i praktycznie cała Polska, prócz południowych, południowego zachodu, tu przede wszystkim prócz południowej części województwa dolnośląskiego i prócz północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i północnej części województwa pomorskiego, na pozostałym obszarze praktycznie w całym kraju upał. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31 na wschodzie do 35 na zachodzie obszaru. W niedzielę 30 do 33 stopni, w poniedziałek około 30 stopni Celsjusza. Generalnie upał drugiego stopnia dla prawie całej Polski. To będzie dosyć niebezpieczna sytuacja dla osób, które są na takie temperatury wrażliwe, ale w sumie każdy powinien na to zwrócić uwagę. Jak będzie kształtowała się pogoda w nocy? W nocy zachmurzenie drobne będzie występowało w Polsce w południowej, zachodniej. Ale jest to zachmurzenie raczej drobne. Jeśli chodzi o dzień, będziemy mieli przejaśnienia, pogodę całkiem ładną, całkiem przyjemną, bardzo gorącą. Dopiero wieczorem nad zachodnią Polskę zacznie docierać front atmosferyczny, który przyniesie wymianę powietrza i delikatne ochłodzenie. Zerknijmy sobie jeszcze na model Swiss HD 4x4. I tak jak wcześniej wspominałem, w nocy. Zachmurzenie słabe do średniego nad dronem lokalnie koło, Gdańsku, na, koło Gdańska, na żoławach będą występowały mgły. W sobotę piękna, słoneczna pogoda w wielu miejscach kraju, troszkę większe zachmurzenie na północnym wschodzie, jednak bez opadów. I wieczorem oraz w nocy od zachodu zacznie zbliżać się strefa w frontu atmosferycznego chłodnego, który będzie psunął pogodę. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj tym razem oprę się. Na modelu um, ikon EU i Sprawdźcie, jak będzie wyglądało temperaturowo. Noc jeszcze przyjemna, najchłodniej na północnym wschodzie od 10 do 14 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 14 do 16 stopni Celsjusza. W sobotę temperatury bardzo szybko wzrosną do góry, już około godziny 7-8 rano na południowym zachodzie. Będziemy mieli 24 do 25 stopni Celsjusza. 30 wpadną nam już około godziny 10-11 na południowym zachodzie i zachodzie Polski, na pozostałym obszarze trochę. Chłodniej i apogeum tego ciepła w sobotę będzie około godziny 14 bądź 15. Wtedy w całej Polsce Zachodniej i Centralnej oraz też Południowej ponad 30 stopni Celsjusza. Najcieplej w województwie lubuskim, dolnośląskim i części województwa wielkopolskiego 34 do 35 stopni Celsjusza. Lokalnie może się rozgrzać nawet do 36 stopni Celsjusza. Wieczorem Wieczór nie przyniesie nam odpowiedniej ulgi. Koło północy, pierwszej nad ranem, w niedzielę, w temperatury nadal na zachodzie Polski oraz lokalnie w centrum powyżej 20 stopni Celsjusza, a więc mamy noc tropikalną, która no, nie, na pewno nie da nam wypocząć. Lokalnie w województwie Lube, lubuskim oraz w województwie wielkopolskim 24 stopnie Celsjusza w nocy. Jak ktoś nie ma klimatyzacji, to będzie bardzo, bardzo. Nieprzyjemnie. Jeśli chodzi o wiatr, przydałby się trochę silniejszy wiatr, prawda? E, niestety silniejszego wiatru zbytnio nie będzie. Będziemy mieli od 10 do 20 km na godzinę. Lokalnie powieje na zachodzie do 30 km na godzinę i niestety to wszystko, jeśli chodzi o ten wiatr. Natomiast mm, jeśli chodzi o energię potencjalną dostępną drogą konwekcyjną, to powiem Wam szczerze, że lokalnie jest ona widoczna na południowym wschodzie. E, ale szansa na burzę w sobotę jest marginalna lub praktycznie wcale tej szansy nie będzie. Co w kolejnych dniach? W kolejnych dniach będziemy mieli akpogeum ciepła 16, czyli w niedzielę. Wtedy to też nastąpi przejście frontu atmosferycznego. W poniedziałek też jeszcze może być około 30 stopni Celsjusza, ale już od wtorku ochłodzenie temperatury wrócą do 25-24 stopni Celsjusza dla Polski centralnej. Dziękuję Wam wszystkim za to zabicie ze mną. Dajcie znać w komentarzach. Czy wy lubicie taką wysoką temperaturę, ewentualnie jakie macie metody na to, żeby schładzać się podczas tak wysokich temperatur? Pozdrawiam!